tym roku starałem się do premier nowych gier podchodzić na spokojnie. Przejechałem się w zeszłym roku mocno na Starfieldzie i Diablo, dlatego uznałem, że teraz wolę nic nie zakładać i się pozytywnie zaskoczyć, niż żeby miało być znowu na odwrót. Jest jednak produkcja, na którą czekam od lat i która niestety moje tegoroczne postanowienie próbuje cały czas podburzyć. Chodzi o drugiego Stalkera, który swoją premierę będzie miał już 20 listopada i który sprawia, że jak tak na niego patrzę, to naprawdę mocno trzymam kciuki, żeby faktycznie wszystko się tutaj udało. Dlaczego tak bardzo moim zdaniem warto więc czekać na Stalkera 2 i dlaczego może to być jedna z najlepszych produkcji ostatnich lat, mimo tego, że martwię się o jeden element, który może tę zabawę trochę nam popsuć. Zapraszam na materiał o najbardziej wyczekiwanej przeze mnie grze tego roku. Jeśli chodzi ogólnie o gry, to dla mnie najważniejsze są w nich dwa elementy. Możliwość tworzenia i rozwój własnej postaci lub interesujący świat, w który mogę się wciągnąć na wiele godzin. Najlepiej oczywiście, kiedy obie te rzeczy są ze sobą połączone, tak jak w Baldur's Gate czy Elden Ringu na przykład, ale wiadomo, że nie zawsze jest to możliwe. Oryginalny Stalker jest dla mnie grą właśnie z tej drugiej kategorii. To produkcja, która oferuje wspaniały klimatyczny świat, pełen realistycznego życia, niebezpieczeństw i różnych od siebie przygód, a do tego nie ciągnie gracza za rączkę. Pozwala zatracić mi się w tym świecie i przeżywać wszystko na własnych warunkach. I wszystko wskazuje na to, że drugi Stalker zapewni praktycznie to samo, tylko że z podrasowaną warstwą wizualną i nowocześniejszymi rozwiązaniami. I tak też kilka dni temu pojawiły się wrażenia dziennikarzy z 3-godzinnego pokazu gry i warto z nich wyciągnąć kilka istotnych rzeczy. Oczywiście zarówno ja, jak i wy powinniście mieć świadomość, że wrażenia dziennikarzy jeszcze o niczym nie świadczą. Nie zamierzam traktować ich jak wyrocznie, która już teraz powie mi, czy gra będzie dobra, czy też nie. Ale dzięki nim oraz dotychczasowym materiałom od twórców, można mieć jako takie pojęcie, czego możemy się spodziewać lub jakie jest podejście deweloperów do najistotniejszych mechanik gry. A w przypadku drugiego Stalkera jest sporo kwestii, które są ważne, aby ten cały klimat, o którym mówiłem wcześniej, zachować. Jedną z nich jest poziom trudności. Wygląda na to, że nie będzie to świat, w którym będziemy mogli tak bez żadnych problemów z miejsca eksplorować wszystkie dostępne tereny. Twórcy zdają się rozumieć, że trudność i zabawa musi polegać na tym, że niebezpieczeństwo powinno czyhać na nas praktycznie na każdym kroku. Wzmacnianie postaci do poziomu, w którym już tylko tak naprawdę jacyś bossowie będą dla nas problemem, nie ma tutaj sensu. Jasne, część obszarów z początkowego etapu gry na pewno będzie później łatwiejsza, ale nie powinno to wynikać z tego, że mamy więcej życia i znacznie więcej obrażeń, a raczej z tego, że dzięki doświadczeniu i czasie spędzonym w grze, na przykład lepiej orientujemy się w terenie, czy po prostu mamy więcej środków do walki z przeciwnikami. Do tego oryginalny Stalker ma to do siebie, że sztuczna inteligencja zarówno przeciwników, ale też sojuszników stała na bardzo wysokim poziomie i czasem miało się dosłownie wrażenie, że to nie komputer tym wszystkim steruje. Dzięki temu ten świat po prostu żył, a my mieliśmy poczucie, że jesteśmy jego częścią. Walki z ludzkimi przeciwnikami bywały naprawdę intensywne przez to, w jak nieprzewidywalny i mądry sposób potrafili się oni zachowywać. Sojusznicy również mieli swoje konkretne zachowania, które często zaskakiwały, a także prowadzili w grze swoje własne życie niezależne od nas. Ten element jest bardzo kluczowy w kwestii najnowszej odsłony. Nie wyobrażam sobie świata Stalkera, który mimo swojej postapokaliptycznej aury nie będzie żył. Liczę właśnie na to, że przeciwnicy będą wyzwaniem nie tylko dlatego, że będzie ich ciężko zabić, ale też ze względu na ich zachowanie, które będą dostosowywać do tego, co akurat się dzieje podczas walki. Równie ważna jest tutaj swoboda i kwestia różnych nieprzewidzianych wydarzeń. W materiałach od dziennikarzy przewija się bardzo często informacja o przykładowej sytuacji, w której podczas jednej z misji, gdy akurat splądrujemy ciało przyjaciela NPC-ta, z którym akurat podróżujemy, no to ten się po prostu na nas wkurzy i całkowicie się na nas wypnie. To jest taki prosty zabieg, ale tak dobrze wpływający na odbiór gry oraz całą imersję. Z tego co powiedzieli twórcy, Stalker ma być właśnie grą, w której będziemy popełniać tego typu błędy i będziemy musieli z nimi jakoś potem żyć. Wszystkie postacie niezależne powinny mieć swoją motywację, charakter czy niezależną od nas rutynę, co przełoży się na właśnie tego rodzaju sytuacje, w których mniej lub bardziej nieumyślnie popełnimy jakiś błąd, który będzie niósł za sobą poważniejsze konsekwencje. No i nie można zapomnieć po prostu o stworzonym przez deweloperów świecie. To nie jest przyjazne miejsce i każda wycieczka powinna nam o tym przypominać. Poczucie osamotnienia powinno nam towarzyszyć za każdym razem, gdy będziemy zastanawiać się, czy warto jakąś lokację zwiedzić. Twórcy zaznaczali, że gra nie będzie nas pod tym względem ograniczać, ale to właśnie w kwestii gracza będzie podejmowanie decyzji, co i kiedy zwiedzić i czy na pewno to będzie bezpieczna wyprawa. Swoboda jest w tym wszystkim
wszystkim najważniejsza. Niestety to wszystko w przypadku oryginalnego Stalkera wiązało się z pewnym kosztem w postaci sporej ilości błędów technicznych. Oczywiście teraz, gdy odpalicie grę ze wszystkimi dostępnymi fixami i patchami, również tymi fanowskimi, no to nie będziecie mieć najpewniej żadnych problemów. Jednak na premierę nie wyglądało to aż tak kolorowo i wiele wskazuje na to, że w przypadku drugiego Stalkera może być podobnie, ale trzeba to zaznaczyć, niekoniecznie musi. O problemach technicznych słyszeliśmy już podczas pierwszych pokazów. Gra doczekała się kilku opóźnień, które oczywiście wynikały też w dużej mierze z sytuacji na Ukrainie, ale również były podyktowane po prostu tym, że deweloperzy chcieli swoją produkcję dopracować. Nie jest to oczywiście nic nowego w tej branży, ale świadczy o tym, że coś do poprawy ewidentnie jeszcze wtedy było. Co prawda ten najnowszy pokaz ponoć zawierał bardzo dopracowaną wersję gry i w porównaniu do wcześniejszych pod względem technicznym było naprawdę nieźle, to jednak błędów i tak nie zabrakło. Poza tym trzeba pamiętać, że wersje na pokazach bardzo często są jeszcze specjalnie okrojone, więc nie oddają wcale tego, jaka będzie sytuacja na premierę. Wierzę jednak, że przejście na silnik Unreal Engine 5 przyczyniło się do tego, że bolączki techniczne Stalkera faktycznie nie będą dawały w kość, no a najlepiej, żeby w ogóle nie występowały. Bo wiecie, część z nich, nawet jeżeli się pojawi, to może nie będzie aż tak problematyczna, ale gdy okaże się, że jest problem z psującymi się questami czy sztuczną inteligencją przeciwników, to bardzo mocno zaważy to na odbiorze gry przez fanów, bo to są kluczowe elementy tej produkcji. Oprócz tego wszystkiego Stalker 2 na pokazanych gameplayach wygląda wyśmienicie i to nie tylko za sprawą pięknego oświetlenia czy wysokiej jakości tekstur, ale też przede wszystkim za sprawą spójności wizualnej, która była też oczywiście obecna w oryginale. Czuć tutaj ten vibe wschodniej postapokalipsy. Wszystko jest zniszczone, stare, nawet takie można powiedzieć zerdzewiałe. I dla mnie osobiście jest to bardzo ważny aspekt. Abym wciągnął się w ten świat na maksa, potrzebuję, aby wizualnie oddawał on ten cały niebezpieczny klimat sowieckiej apokalipsy. Obraz stalkerów siedzących wieczorem przy ognisku wokół zniszczonych budynków, a gdzieś tam w tle widoczne są burze czy jakieś anomalie, to coś, z czym zawsze będzie mi się kojarzyła właśnie ta gra. Gdyby druga odsłona nie oddawała tego klimatu, no to tak naprawdę nie wiem, jaki byłby sens w ogóle jej tworzenia. Sami więc widzicie, że martwić się tutaj można chyba co najwyżej o warstwę techniczną gry. Jeśli ta będzie na odpowiednim poziomie, to ciężko jest mi wierzyć w to, że Stalker 2 będzie niewypałem. Widać, że twórcy rozumieją oryginał i do dwójki podchodzą w bardzo podobny sposób. Chcą graczowi pozwolić wsiąknąć w ten niebezpieczny świat i przeżywać własne historie, czasem nawet też takie niezaplanowane. Do tego gra nie będzie nas prowadzić za rączkę i pozwoli nam po prostu żyć w tym świecie. No i pozostało sobie zadać pytanie, czy Stalker 2 dowiezie? No szczerze, nie mam pojęcia i skąd mam to wiedzieć, ale po prostu w głębi duszy liczę na to, że tak, dowiezie. Uwielbiam klimaty postapo, a w oryginalnego Stalkera kiedyś potrafiłem wsiąknąć na długie godziny. Druga odsłona wydaje się oferować dokładnie te same przeżycia, pod warunkiem, że ten aspekt techniczny nie będzie na maksa skopany. Warto też zaznaczyć, że jest to też gra w naprawdę rozsądnej cenie, bo kupić można ją za 230 zł, co jak na dzisiejsze standardy wysokobudżetowych produkcji jest naprawdę dobrą ceną, a do tego będzie też na premierę w Game Passie, co już w ogóle pozwoli na ogranie Stalkera po taniości. Co prawda tutaj mały minus za te droższe edycje zawierające m.in. wyciętą misję, ale przynajmniej tym razem wszyscy zagramy w tym samym czasie. Dajcie oczywiście znać w komentarzach, czy też czekacie na drugiego Stalkera. Jakie macie podejście do zaprezentowanych póki co gameplayów i wrażeń dziennikarzy. Ja na pewno na grę mocno czekam, ale cały czas studzę swój zapał, żeby nie okazało się ponownie, że znowu się zawiodłem. Dzięki wielkie za obejrzenie i do następnego.